Celnicy pracujący na kolejowym przejściu granicznym w Kuźnicy wykryli pokaźną kontrabandę. Jadące z Białorusi do Polski drewniane zrębki okazały się marną skrytką dla przemycanych papierosów. Używkę znaleziono w kolejowym wagonie towarowym wypełnionym drewnianymi wiórami. Paczki zawinięte w czarną folię zawierały 25 tysięcy paczek papierosów nieposiadających polskich znaków akcyzy. Jak podaje Krajowa Administracja Skarbowa, gdyby trafiły one do obrotu, Skarb Państwa straciłby około 600 tysięcy złotych.